Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu webinaryjnym. Dołączają do nas kolejne osoby, więc poczekamy jeszcze 2-3 minuty, zanim rozpoczniemy oficjalnie nasze spotkanie. Cieszę się, że znaleźli Państwo dla nas czas w takim intensywnym dniu, zakładam, przed Dniem Edukacji Narodowej. Mam nadzieję, że spędzimy tutaj wspólnie owocne 1,5 godziny. Ale zaczynać będziemy chwilkę później. Super. Jeszcze minutka i będziemy powoli rozpoczynali. Ja na początku będę chwilę mówił o tym, o czym będziemy mówili. Zachęcam też do skorzystania z okazji i przywitania się na czacie. Możecie Państwo pisać na czacie. Trzeba wybrać taką opcję do wszystkich, a nie tylko do panelistów. Wtedy wszyscy zobaczą Państwa powitanie. Zachęcamy, żeby napisać, z jakiego typu szkoły Państwo jesteście i z jakiego miejsca do nas dołączacie. Dzień dobry, widzimy wiadomości od Pana Krzysztofa, od Pani Marzeny, od Pani Joanny. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Super. Ja też przedstawię nasze pozostałe panelistki, które będą dzisiaj opowiadały o tym, jak zarządzają integracją edukacyjną w swoich szkołach. Ale jeszcze chwileczkę, zanim rozpoczniemy. Witamy Panią Emanuelę, Panią Katarzynę również, Oleśnica, Brenna. Kolejne osoby nas dołączają. Cieszymy się bardzo z tego powodu. Okej. Myślę, że żeby też uszanować tych z Państwa, którzy przybyliście tak punktualnie na czas, to zaczniemy. Widzimy kolejny dzień dobry, witamy bardzo Państwa serdecznie. Ja się nazywam Jędrzej Witkowski, jestem prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Będę miał przyjemność poprowadzenia dzisiejszego spotkania, które zatytułowaliśmy Jak zarządzać szkołą, w której są migranci, by służyła wszystkim. W czasie tego spotkania chcielibyśmy powiedzieć Państwu o tym, jakie dobre praktyki wypracowały już szkoły, które mają troszeczkę większe doświadczenie z uczeniem dzieciaków, z takim doświadczeniem migracyjnym, ale zanim o tym opowiemy i zanim przedstawię panelistki, to powiem dwa słowa na temat Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest gospodarzem dzisiejszego spotkania. CEO działa od 28 lat i staramy się w naszej organizacji wspierać szkoły w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami, które dotykają system edukacji. Przez ostatnie kilka lat zajmowaliśmy się między innymi edukacją zdalną, a teraz również wspieramy w zakresie radzenia sobie z tymi wyzwaniami, które pojawiły się w naszych szkołach wraz z pojawieniem się gości z Ukrainy. Staramy się z jednej strony pomagać szkołom w poruszaniu nowych tematów, a z drugiej strony we wdrażaniu takich nowych metod oceniania i nauczania, które służą skutecznemu uczeniu się. I zapraszamy Państwa z jednej strony do programów, z drugiej strony oferujemy szkolenia, ale też można po prostu śledzić nasze działania poprzez newsletter, poprzez media społecznościowe i tam zdobywać informacje, mieć dostęp do takich bieżących materiałów, wskazówek, dobrych praktyk i scenariuszy zajęć, które można wykorzystać w codziennej pracy. Zapraszam Państwa i na naszą stronę internetową www.co.org.pl i na nasz kanał na Facebooku. Tam takie bieżące informacje możecie Państwo zdobywać. A teraz chciałbym powiedzieć nasze prelegentki. Są z nami cztery ekspertki, dyrektorki szkół, które podzielą się swoimi doświadczeniami. Witam bardzo serdecznie Anetę Kotlęga ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Kazimierza w Kartuzach. Dzień dobry, Aneta. Dzień dobry.
Pani Anna Listewnik, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 57 imienia generała Władysława Andersa w Gdańsku. Dzień dobry, Anno. Dzień dobry. I trzecia dyrektorka to jest Wiesława Dziklińska, Szkoła Podstawowa nr 58 imienia Tadeusza Gajcego w Warszawie. Witaj, Wiesława. Dzień dobry. I jest z nami również Magdalena Tędziagolska, która jest badaczką, współautorką badania, które jako Centrum Edukacji Obywatelskiej przeprowadziliśmy w maju i czerwcu w kilku szkołach, które przyjmowały dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Witaj w tej, Magdo. Dzień dobry. Super, cieszymy się, że jesteśmy w takim bogatym składzie. Na koniec dołączy do nas jeszcze Anna Grabowska, która jest ekspertką opiekującą się całym cyklem wsparcia dla dyrektorów w tym filarze naszej działalności, więc Annę zaproszę na sam koniec i też wtedy ją jeszcze raz przedstawię, ale cieszymy się, że Ania jesteś tutaj z nami również. Też się cieszę, dziękuję. Okej, trzy słowa o tym, o czym się dzisiaj, nad czym się będziemy dzisiaj skupiali. Po pierwsze chcielibyśmy zachęcić Państwa do spojrzenia na wyniki badań, które przeprowadziliśmy, dzieląc się najważniejszymi wnioskami z tych badań. I tymi wnioskami podzieli się z nami Magda, a potem będziemy chcieli porozmawiać, opowiedzieć o integracji edukacyjnej, o tym, jak my tę integrację edukacyjną rozumiemy, czym ona jest, ale przede wszystkim jak ją prowadzić w szkołach, bo dlatego przez gro tego czasu, który spędzimy razem, będą mówiły nasze panelistki, dyrektorki szkół, bo wiemy z doświadczenia, że to są te rzeczy, które najbardziej Państwa ciekawią. Powiemy o potrzebach, powiemy o wyzwaniach, które stoją przed szkołami, ale też o potrzebach nauczycieli, które pojawiły się w związku z tym takim nowym wyzwaniem, jakim jest odpowiedzenie na sytuację dzieciaków z Ukrainy, i opowiemy też o tym, jak CEO może i chce dalej Państwa wspierać w tej pracy, jakie mamy oferty wsparcia bezpłatnego dla Państwa w tym obszarze. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań na czacie. Proszę pamiętać o tym, żeby wybierać tę opcję do wszystkich i zadawania pytań, ale też dzielenia się swoimi doświadczeniami, bo takim zawsze dodanym elementem, dodatkową wartością tych webinariów jest to, że Państwo sami też dzielicie się swoimi doświadczeniami i odpowiadacie na swoje pytania nawzajem. My też będziemy się w miarę możliwości starali na te pytania odpowiadać, ale proszę się nie wahać i dzielić się swoimi i wrażeniami, i dobrymi praktykami, bo w każdej ze szkół, która już od marca pracuje z dzieciakami z Ukrainy, jesteśmy przekonani, że jest sporo dobrych praktyk i pomysłów, które Państwo wdrażacie. Nie przedłużam już tej części wprowadzającej i zapraszam Magdalenę Tędziagolską do tego, żeby opowiedziała nam o wynikach badań, chociaż króciutko. Magdo. Tak, dziękuję bardzo. Ja może na wstępie chciałam powiedzieć, bo tu Jędrku zwróciłeś uwagę, że to było kilka szkół, ale chciałam też podkreślić skalę tego badania, bo było to kilka szkół, ale było to w sumie ponad 100 rozmówców i rozmówczyń, przedstawicieli szkolnych społeczności. W sumie, no właśnie, nawet, przepraszam, 100 wywiadów, a tak naprawdę rozmówców było 100 kilkudziesięciu. Więc to było takie naprawdę głębokie zanurzenie w tą szkolną rzeczywistość w czasie pod koniec roku, minionego roku szkolnego, po to, żeby lepiej zrozumieć potrzeby i napięcia, które w szkołach były obecne w związku z przyjmowaniem gości z Ukrainy. I tak tutaj najważniejszych wniosków z tego badania jest bardzo dużo. My na potrzeby dzisiejszego spotkania wybraliśmy kilka, takie właściwie cztery wnioski, które mam nadzieję będą też takim może przyczynkiem do dalszych dyskusji na dzisiejszym spotkaniu. I chciałam zacząć od tego, że właściwie nie od tych wniosków, które są po lewej stronie, ale od tego rysunku, który jest po stronie prawej slajdu.
bo jak właśnie myślę o tym, jak wyglądała rzeczywistość szkolna w tym czasie, jaka jawi się w naszym badaniu, no to jakby ta rzeczywistość jakby była jakoś układana, tak jak tutaj z tych klocków układają to te dwie osoby. I to, co jakby warto podkreślić na początek, to, że mimo, że ta pani tutaj ma jakiś plan w ręku, to w szkołach zdecydowanie często tak nie było. I albo te plany powstawały bardzo na bieżąco i miały charakter bardzo roboczy. I dominowało takie przekonanie i takie w ogóle poczucie, że każdy był z tym po prostu sam. Zarówno pojedynczy nauczyciele czy nauczycielki w szkołach musieli wielokrotnie rozstrzygać różne trudne dylematy związane z integracją czy nauczaniem, ale też szkoły jako takie szkoły, które przyjmowały dzieci z Ukrainy, też często czuły się osamotnione w całym systemie. Czy ja to dobrze robię? Takie różne pytania, które towarzyszyły nauczycielom, jakby właściwie były obecne w każdej ze szkół, które odwiedziliśmy i nie tylko. I bardzo mocno to chciałam podkreślić, bo to też pokazuje taką potrzebę systemowych rozwiązań na przyszłość. Jeśli chodzi o wnioski, którymi chciałam dzisiaj się z Państwem podzielić, to są takie cztery najważniejsze, tak jak powiedziałam. Pierwsza z nich dotyczy bariery językowej. Bariera językowa to jest takie hasło, które pojawiało się i pojawia jakby w dyskursie dotyczącym sytuacji uczniów i uczennic z Ukrainy powszechnie. I oczywiście w naszym badaniu też to wybrzmiało. To jest ta bariera językowa jest jednym z kluczowych czynników, który utrudnia integrację edukacyjną. Przy czym, no właśnie, jakby warto jakby spojrzeć, co kryje się pod tym hasłem bariera językowa. I pierwsza taka ważna kwestia to na pewno to, że to jest kwestia taka, że uczniowie dość szybko opanowują język komunikacji i to zwłaszcza im młodsze dzieci, tym jakby bardziej to płynnie i szybko następuje, ale ten język komunikacji nie wystarcza do tego, by efektywnie się uczyć. I o ile właśnie bardzo szybko dzieci potrafią wejść na taki poziom znajomości języka, że dogadają się, pogadają na przerwie ze swoimi rówieśnikami, o tyle już o budowie pantofelka będzie im się uczyć trudno lub jest to niemożliwe. I to jest ważne, bo też jakby w kontekście uczenia języka polskiego jako obcego, które miało miejsce w czasie realizacji badania, jakby też nie zawsze jakby tę kwestię w szkołach uwzględniano i nie zawsze szkoły też były świadome tego, że to jest istotne. Oczywiście były też takie szkoły, które świadome tego były i dbały o to, żeby uczyć też języka edukacji. Bariera językowa to oczywiście też parę innych kwestii, o tym piszemy szeroko w raporcie, bo to jest kwestia i też dużych grup, z którymi nauczyciele musieli pracować, nauczając języka polskiego jako języka obcego, materiałów i ich dostępności. Bardzo jakby dużo jest tutaj wątków, o których już nie będę teraz mówić, ale bardzo zachęcam do tego, żeby zobaczyć, jak to wygląda w naszym raporcie. Drugie ważne wyzwanie, które badanie ujawniło, to jest kwestia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i uczennic z Ukrainy. I o ile jakby w ogóle wsparcie psychologiczne jest wyzwaniem w polskich szkołach, ale też w ogóle jest wyzwaniem w naszym kraju często, jeśli chodzi zwłaszcza o dzieci i młodzież, to w przypadku uczniów i uczennic z Ukrainy jest tutaj kilka takich ważnych czynników, bo to wyzwanie nie wynika tylko i wyłącznie z bariery językowej. Oczywiście też i oczywiście trudno, na przykład jakby z tym związane jest na przykład to, że nie mamy profesjonalistów, którzy mogą takiego wsparcia udzielić w języku ukraińskim czy rosyjskim. Ale też warto pamiętać o takich zjawiskach jak na przykład to, że w szkołach, które odwiedzaliśmy, jakby pojawiały się często takie narracje, że z jednej strony jesteśmy świadomi stresu, z jakim musiały mierzyć się dzieci, które przyjechały do Polski, traumy, której doświadczały, ale z drugiej strony jakby w tych zebranych narracjach panowało takie też często przekonanie, że to no tak, to stres, trauma, ale u nas to takich dzieci z dużą traumą nie ma. I oczywiście nie oznaczało to, że tych dzieci nie
nie ma, tylko że w ogóle diagnozowanie, rozpoznawanie traumy jest wyzwaniem i jest bardzo trudne. I oczywiście trudno oczekiwać też od nauczycieli, że będą takie kompetencje mieli. Ale to też pokazuje taki obszar właśnie szarej strefy. Dzieci, które być może takiego wsparcia potrzebują, ale nie ma tej jakby świadomości, że taka potrzeba istnieje. To, co ważne, to też taki wizerunek pomocy psychologicznej i też psychiatrycznej w Ukrainie. To znaczy rodzice i uczniowie przejawiali też taką postawę, że to jest znaczy korzystanie z takiej pomocy jest pewnego rodzaju stygmatyzacją. Więc jakby nawet jeśli dostawali ofertę, że mogą skorzystać, to jakby barierą było po prostu wizerunek pomocy i stąd niechęć do korzystania. To też pokazuje, że nie tylko jakby w przyszłości istotne jest oczywiście zaoferowanie i dostępność takiej pomocy, ale też taki sposób jakby jej komunikacji tej oferty, żeby rodzice czy uczniowie widzieli jednak korzyść i przekonali się do tego, że warto z takiego wsparcia skorzystać. Kolejna ważna kwestia, o której chciałam dzisiaj powiedzieć, to jest takie dominujące przekonanie, z którym się zetknęliśmy, o podobieństwie kultur polskiej i ukraińskiej. Na przykład w szkołach, które na przykład miały doświadczenia też pracy z dziećmi cudzoziemskimi innych narodowości, też bardziej odległych kulturowo, w tych swoich opowieściach często oddychały z ulgą, mówiły, no tak, to jak się dowiedzieliśmy, że to, znaczy, jak się okazało, że jakby przyjmujemy teraz dzieci z Ukrainy, no to pomyśleliśmy, że będzie nam łatwiej niż na przykład właśnie z dziećmi innych narodowości, ale to takie poczucie, przekonanie o tym podobieństwie jakby niesie też pewne ryzyko jakby takich różnych pułapek i to niedostrzeganie istotnych różnic kulturowych, które występują, jakby przekłada się potem, czy może się przekładać bezpośrednio na przykład na procesy właśnie integracyjne, które jakby zachodzą w szkole, ale też na edukację, bo o ile o konfliktach na tle właśnie kulturowym czy narodowościowym mówili nauczyciele raczej na takiej zasadzie, że pojawiają się rzadko, to jednak te przykłady, które podawali, wskazywały na tym, że takie konflikty jednak się pojawiają, chociaż nauczyciele często interpretowali jako po prostu zwykłe w sensie takie standardowe nieporozumienia między dziećmi, no ale ewidentnie tam wchodziły w grę też kwestie właśnie związane z jakby narodowościowe czy kulturowe, a nie tylko między uczniami polskimi i ukraińskimi, ale też między uczniami ukraińskimi, na przykład z terenów rosyjsko- i ukraińskojęzycznych. I tutaj warto podkreślić, że mało jakby zauważyliśmy, zidentyfikowaliśmy takich okazji do edukacji międzykulturowej w szkołach. I ostatnia kwestia, na którą chciałam zwrócić uwagę tutaj jakby na początku tego dzisiejszego spotkania, jeśli chodzi o wyniki badań, to jest kwestia integracji społecznej uczniów i uczennic, bo ta integracja, o ile kwestia bezpieczeństwa emocjonalnego uczniów, takie zadbanie o ich właśnie dobrostan, o to, żeby zapewnić im bezpieczne środowisko, była bardzo powszechnie jakby w szkołach, znaczy dużo się o tym mówiło i dużo się działało jakby świadomie na rzecz tej takiego zapewnienia bezpieczeństwa emocjonalnego. O tyle jak rozmawialiśmy o kwestii właśnie integracji, włączania dzieciaków w społeczność klasową czy szkolną, to najczęściej nauczyciele nam opowiadali, że to się po prostu dzieje. I znowu w młodszych klasach dzieje się bardziej sprawnie i naturalnie, w starszych może to jest trochę trudniej, ale zasadniczo to się dzieje i uczniowie, to też jest taki rodzaj cytatu, sami sobie świetnie z tym radzą. I wiele nauczycielek też nie dostrzega i nie docenia też swojej roli w tym procesie. No właśnie, i jakby nawet jeśli podejmuje jakieś działania, to często robi to trochę intuicyjnie, trochę nieświadomie i to też jest jakby ważne takie wyzwanie na przyszłość, żeby tą integracją na przykład na poziomie klasy czy szkoły bardziej świadomie, nie chcę powiedzieć zarządzać, ale takie słowo mi się tutaj teraz ciśnie na ustach.
I to ty, na usta. I to tyle z takich kluczowych kwestii. W badaniu mamy też wiele dodatkowych informacji, zarówno o potrzebach no właśnie różnych interesariuszy społeczności szkolnych. I bardzo zachęcam do tego, żeby też na nie sobie w raporcie spojrzeć, bo one są też takim bezpośrednią inspiracją do tego, co można by robić, żeby na te potrzeby odpowiadać. Ale też w raporcie znajdą Państwo dużo praktyk, które stosowały szkoły, takich dobrych praktyk w różnych obszarach. O części z nich, mam nadzieję, będę miała okazję jeszcze opowiedzieć za chwilę. Dziękuję. Dzięki bardzo, Magdo, za tę prezentację. Super ciekawe opowiadałaś o tych wnioskach dotyczących takich potrzeb, które się pojawiają też w naszych szkołach. I to są potrzeby, które dotyczą nie tylko, tak jak mówiłaś, uczniów ukraińskich, ale też uczniów polskich. I w tym sensie też rozumiemy integrację edukacyjną, o której chciałem powiedzieć dwa słowa, jako takim procesie, którego celem jest odpowiedzenie na potrzeby w równym stopniu, na potrzeby wszystkich uczniów w szkole. I taka szkoła, która jakby praktykuje integrację edukacyjną i mamy dzisiaj takie, no, naprawdę jestem super zadowolony z tego, że mamy te trzy przykłady właśnie z Kartu, z Warszawy i z Gdańska, szkół, które praktykują integrację edukacyjną, czyli tak budują swoją szkołę i takie praktyki wdrażają, żeby ta ich szkoła w równym stopniu służyła wszystkim uczniom, a nawet żeby te wyzwania związane z różnorodnością, bo są to oczywiście też wyzwania, stopniowo stały się taką też okazją do wzbogacenia procesu uczenia się i mam nadzieję, że też dzisiaj dużo o tym usłyszymy. I tak wychodząc poza taką teoretyczną definicję, czym ta integracja edukacyjna jest, to zwracamy uwagę na to, że ona de facto polega na tym, żeby odpowiedzieć na trzy kolejne grupy potrzeb uczniów: emocjonalne, potrzeby społeczne i potrzeby w zakresie uczenia się. I wtedy rzeczywiście taka integracja może służyć wszystkim uczniom. My będziemy dzisiaj sięgali do takiego dokumentu, który nazywa się Modelem Integracji Edukacyjnej, w którym pokazujemy z jednej strony potrzeby uczniów, pokazujemy wyzwania, które z tych potrzeb wynikają, ale też to, jak szkoły mogą sobie radzić i jakie korzyści mogą z tych podejmowanych działań odnosić. Na czacie wcześniej mieliście Państwo link do wyników badania, a teraz mam nadzieję, że pojawi się za chwilkę ten link, który tutaj też jest na slajdzie. Jeżeli jesteście zainteresowani tym takim krótkim, pięciostronicowym dokumentem, to możecie sobie też po niego sięgnąć i pobrać z naszej strony internetowej. Takim pierwszym, najważniejszym elementem tego modelu są potrzeby uczniów i o tych potrzebach chcielibyśmy teraz dwa słowa powiedzieć, skupiając się właśnie na nich. My podzieliliśmy potrzeby na właśnie na trzy grupy, takie związane z emocjami, potrzeby społeczne oraz potrzeby w zakresie uczenia się. Nie będę ich tutaj bardzo szczegółowo wszystkich omawiał, bo nie to jest celem naszego spotkania. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, że istotna jest kolejność zaspokajania tych potrzeb. Jeżeli nie zatroszczymy się wcześniej o potrzeby emocjonalne, to trudno będzie zatroszczyć się o potrzeby społeczne i trudno będzie się zatroszczyć o potrzeby w zakresie uczenia się. Bez zadbania o te wszystkie trzy grupy potrzeb proces uczenia się po prostu będzie mało skuteczny. I zwracam też uwagę Państwa na te ukraińskie flagi, które przy czterech elementach dodaliśmy. Na całym slajdzie widzimy tych potrzeb 14, natomiast tak naprawdę tylko cztery z nich to są potrzeby, które w szczególności dotyczą uczniów ukraińskich. Pozostałe, chociażby takie jak potrzeba poznawania własnych emocji, czy potrzeba zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, czy potrzeba adaptacji do funkcjonowania w środowisku zróżnicowanym kulturowo, to są potrzeby wszystkich dzieci, w tym samym zakresie dzieci polskich, jak i dzieci ukraińskich, więc też potwierdzę tę naszą tezę o tym, że no właśnie integracja edukacyjna, żeby była skuteczna, nie tylko może, ale musi służyć wszystkim dzieciakom w szkole. Tyle takiego wstępu. Chciałbym teraz, zatrzymam teraz udostępnianie, żebyśmy się zobaczyli w większym gronie i zaproszę Anetę do tego, żeby się powiedziała w kontekście potrzeb emocjonalnych, które z tych potrzeb najsilniej widzisz w swojej szkole, w Kartuzach, ale też jak jako szkoła na te potrzeby emocjonalne dzieciaków odpowiadacie. Dzień dobry raz jeszcze i pewnie nieprzypadkowo te potrzeby emocjonalne
chcę omówić, bo jestem pedagogiem szkolnym i są one mi po prostu najbliższe i rzeczywiście od już wielu lat staram się w szkole zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną, tak by była ona dla uczniów dobra i przyjazna. No i tak też się zadziało w kontekście dzieci, które przyszły do nas do szkoły zapisać się ze względu na sytuację w Ukrainie, ale również dzieci, które przeprowadzają się z różnych miejsc na świecie nawet. W tym roku przyjęliśmy nawet uczennice z Indii, także to również są wyzwania tego typu. Potrzeby emocjonalne uczniów, uchodźców, imigrantów są ogromne. Dla mnie takim pierwszym założeniem w momencie, kiedy zadział się ten cały proces, było to, żeby te dzieciaki wiedziały w razie czego do kogo przyjść w momencie, kiedy się zgubią, kiedy nie będą wiedziały o co chodzi, kiedy znowu stracą poczucie bezpieczeństwa. Więc to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zaplanowaliśmy tutaj w szkole tak, że każdy uczeń, każda rodzina, która przychodziła zapisać ucznia do naszej szkoły, z każdą z tych rodzin rozmawiałam, ja osobiście. Później również pan dyrektor, staraliśmy się uzupełniać. Podczas tych rozmów czasami byli uczniowie, a czasami ich nie było. Więc zawsze zapraszałam później rodzica z takim dzieckiem przed przyjściem już do klasy na takie spotkanie ze mną. Nie władam językiem ukraińskim, ale są translatory, są tłumacze, które mi dużo pomogły. I mam też to szczęście, że w szkole mamy nauczyciela, który jest z Ukrainy, więc pani Tetiana również towarzyszy mi w takich spotkaniach. I uczniów tych poznałam najpierw w ogóle z budynkiem, z tym, gdzie są chociażby toalety, gdzie jest sala ich lekcyjna, gdzie jest sekretariat. Panie z sekretariatu u mnie też odgrywają ogromną rolę, dlatego że one są w zasadzie w pierwszym kontakcie. Również dzieciaki poznawały najpierw panie z obsługi i dopiero po takim właśnie poznaniu budynku, tego, żeby one tu już czuły bezpieczeństwo, że wiedzą w razie czego właśnie gdzie się skierować, mimo tego, że nazw polskich, które są na drzwiach, nie przeczytają, żeby wiedziały gdzie pójść. Także to było takie pierwsze i jest do tej pory przeze mnie praktykowane. Pierwsze zabezpieczenie tych potrzeb emocjonalnych, tego właśnie poczucia bezpieczeństwa. Kolejna sprawa to to, że pani psycholog akurat w mojej szkole podjęła się kursu języka ukraińskiego. Dlatego nauczycielka ta już na samym początku, jak tylko w zasadzie wybuchła wojna, to zaczęła kurs i tym językiem włada na tyle, że jest w stanie porozumieć się z uczniami ukraińskimi. Zaprasza ich normalnie na spotkania, na spotkania z psychologiem. Każdy uczeń, który przychodzi do nas do szkoły, przeprowadza się z innego państwa, z innego miejsca na ziemi, trafia pod opiekę pedagoga, ja się nim opiekuję, ale również moje dwie pedagogzki, które pracują w szkole oraz pani psycholog. I rzeczywiście tutaj też jest to, co Magda mówiła, że wystarczy dobrze przekazać rodzicom, na czym polega ta pomoc psychologa, na czym polega pomoc pedagoga i rodzice ci są naprawdę otwarci i wdzięczni za to, że te dzieciaki są pod naszą opieką. O nauczycielu, o którym mówiłam, czyli ta osoba, która umie język ukraiński, która stamtąd pochodzi, daje poczucie bezpieczeństwa dzieciom z Ukrainy zwłaszcza. Ona jest takim łącznikiem między nami, a między dziećmi z Ukrainy, ale także rodzicami. To jest niezwykle ważne, że dzieci, które do nas przychodzą, wiedzą, że szkoła jest również w kontakcie z rodzicami, że my jakby mamy ten przekaz z każdej strony. Nauczycielka ta ma mnóstwo pracy, ponieważ ona jedyna w zasadzie kontaktuje się na pierwszy rzut, tak? Na ten pierwszy moment, kiedy rodzice jeszcze niekoniecznie czują się właśnie porozumieć w języku polskim tutaj z nami, albo nie mają czasami takiej odwagi, bo wiadomo, niektórzy są bardziej odważni, przychodzą i mówią po ukraińsku i staramy się jakoś dogadać, a niektórzy nie. Więc pani Tetiana rzeczywiście odgrywa tutaj ogromną rolę. Też dzieci, które przychodzą do nas do szkoły, najpierw właśnie rozmawiają ze mną i z nią i ona tak naprawdę bada najpierw ten grunt, jeżeli chodzi o ich samopoczucie, o ich właśnie niepokój, o ich stan, skąd oni do nas przybyli, co się tam wydarzyło, w którym momencie się do nas przeprowadzili.
No i wtedy włączamy jakby cały proces tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mówię tu znowu, jakby skupiam się na dzieciach z Ukrainy, ale takie miejsce ma również, takie działania mają również miejsce przy uczniach z innych państw. Tutaj mam taki przykład też właśnie ze szkoły. Mamy ucznia z Anglii. Nie tak daleko, prawda? No niby powinniśmy się świetnie z nim dogadać. Powiem Państwu, że większy problem właśnie z integracją, z zabezpieczeniem jego mamy my, niż z dziećmi czasami z Ukrainy, ponieważ właśnie takiego nauczyciela wspomagającego, powiedzmy w cudzysłowie, mamy. Natomiast do języka angielskiego czasami podchodzimy tak, że dobra, każdy z nas się z nim dogada, każdy sobie da radę, a to nie zawsze tak wygląda. Dziękuję. Dzięki, Aneto. Widziałem w pewnym momencie, że Wisława potakiwała głową i tobie chciałbym oddać teraz głos, żebyś powiedziała kilka słów o tym, jak w twojej szkole w Warszawie odpowiadacie na te potrzeby społeczne przede wszystkim. Jak to wygląda w waszej placówce? Musisz się, Wiesiu, odmutować, przepraszam za kolokwialny anglicyzm. Jeszcze raz. O, teraz. Dzień dobry jeszcze raz Państwu. Szkoła nasza od 12 lat już buduje wielokulturowość. To nasze doświadczenie jest bardzo bogate, ale wyzwania, które postawiły przed nami dzieci wojenne, dzieci, które przybyły do nas po 24 lutego, były dla nas takim świeżym doświadczeniem i troszkę innym, z tego względu, że przede wszystkim musieliśmy zdobyć ich zaufanie. Te dzieci przybyły, nieważne czy widziały wojnę, czy nie widziały, ale zawsze kogoś w Ukrainie zostawiły, kto w tej wojnie uczestniczył. Czy to był wujek, czy to był tata, czy to był ktoś z rodziny. Dlatego też pozwoliliśmy, pierwszy moment to była integracja tych dzieci. Pozwoliliśmy nawet na używanie telefonów komórkowych przez dzieci ukraińskie na badanie informacji bieżącej, co się dzieje w Ukrainie. Tłumaczyliśmy też naszym polskim dzieciom, że jest to wyjątkowa sytuacja, że te dzieciaki mogą korzystać z telefonów komórkowych pod opieką swoich wychowawców. W takim właśnie celu, żeby wiedziały, że nie wiem, wycofały się wojska, czy nie wycofały się, czy jakaś sytuacja wojenna jest i te dzieciaki bardzo to przeżywały. Postanowiliśmy wtedy też zaopiekować wszystkie dzieci taką pomocą psychologiczno-pedagogiczną i stworzyliśmy dla nich specjalne zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym prowadzone przez naszych socjoterapeutów, dopóki nie zdobyliśmy terapeutów posługujących się językiem ukraińskim. Robiliśmy to trochę na migi, trochę na obrazkach, trochę na zasadzie dramy, pokazywania trudnych emocjonalnie w przeżywaniu trudnych sytuacji i to zdało nam egzamin. Później zdobyliśmy już nauczycieli, czy zdobyliśmy psychologów, którzy posługiwali się językiem ukraińskim i już przekazaliśmy te dzieci wyłapane z tą traumą wojenną, taką zdecydowanie traumą, do już pracy psychologicznej. Budowaliśmy ich duże zaufanie, że znaleźli się tutaj nie ze swojej winy, że to nie jest wina ani nasza, ani wasza. Budujemy relacje tu i teraz w takim celu, żebyście się dobrze poczuli, żebyście nie stracili edukacji. I tu ten język edukacyjny, nie język potoczny, którym dzieciaki się posługują w miarę szybko, ale właśnie ten język edukacji i wymyśliliśmy, że wieszaliśmy takie na ścianach plakaty i każdego dnia wpisywaliśmy trudne słowo edukacyjne. Były wszędzie słowniki, oni odnajdowali ten wyraz polski i zapisywali go po prostu po ukraińsku. Stało się to taką trochę tradycją naszą, że codziennie czekają, jakie nowe słowo się pojawi. Zapamiętują te słowo i słowa i wykorzystują później w tej edukacji już szkolnej. Budowanie dobrych relacji. Część dzieci ukraińskich posługuje się lepiej językiem rosyjskim niż językiem ukraińskim. Też dochodziło do pewnych spięć między tymi dziećmi, po czym
wyjaśniliśmy to bardzo w taki sposób, który sama przeżyłam. Otóż mąż naszej nauczycielki, który walczy w tej chwili po stronie ukraińskiej, posługuje się lepiej językiem rosyjskim niż językiem ukraińskim. I powiedział do mnie słowa, które cytuję za każdym razem. Ojczyznę ma się w sercu, nie w języku. I to do dzieciaków przemówiło i oni uważają, no tak, to tak rzeczywiście jest, mamy tą ojczyznę w sercu. Nasze dzieci często chodzą na różne takie edukacyjne wycieczki i ostatnio w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej blisko nas na Siarczanej były warsztaty stolarskie i nasze dzieci budowały katapulty, gdzie pisały za Domba, za Charków, za, czyli bardzo przeżywają to, po czym przyszły z tymi własnymi produktami i wytłumaczyły, dlaczego one to zrobiły. Czyli my zbudowaliśmy relację bardzo dla nas ważną, relację zaufania, że te dzieci mają do nas duże, bardzo duże zaufanie. Przekroczyłam czas, czy jeszcze nie, czy mogę jeszcze? Przekroczyłaś, więc oddam Ci głos ponownie w kolejnej rundzie, bo tych historii zapewne wszystkie macie ze swoich szkół bardzo wiele. Anno, teraz do Ciebie pytanie o tą specyfikę potrzeb edukacyjnych. Jak Wy w szkole odpowiadacie na te potrzeby, szczególne potrzeby edukacyjne dzieciaków ukraińskich? Dzień dobry jeszcze raz. Więc potrzeby edukacyjne. Te potrzeby edukacyjne pojawiają się od razu, kiedy przychodzi do nas rodzic z dzieckiem. Najczęściej oczywiście, jeżeli chodzi o dzieci, które przybyły do nas po wojnie, to są to dzieci, są to rodzice, mamy, które od razu chcą wiedzieć, czego te dzieci będą się uczyły, ponieważ ta potrzeba jest tutaj ogromna. Oczywiście ten system ukraiński nieco różni się od naszego, ponieważ nastawione te dzieci są na uczenie się, takie bardzo uczenie się, dużo dostają wiele materiału, dostają mnóstwo prac domowych, więc już na samym początku te dzieci chcą być zaopiekowane, a raczej bardziej jeszcze mamy, nauczaniem i wtedy musimy wyjaśnić i wyjaśniamy to. U mnie w szkole od 2016 roku funkcjonuje zespół specjalistów do spraw dzieci z doświadczeniem migracyjnym i najczęściej ja lub ten zespół wyjaśnia, w jaki sposób my się uczymy, jakimi metodami, że są to nieco inne metody, na przykład drama pedagogiczna się pojawia i wówczas też dzieci się uczą, tak? Dzieci się uczą poprzez zabawę. Kiedy to wytłumaczymy, kiedy wytłumaczymy, że dzieci będą miały teraz 6 godzin języka polskiego jako obcego, tak? No to i że będą uczyły się, ponieważ u mnie w szkole funkcjonują oddziały przygotowawcze, że będą uczyły się w tych oddziałach przygotowawczych, to już płynnie zaczyna przebiegać. Bardzo często takie główne problemy są takie, że ci rodzice chcą, żeby uczniowie, czyli ich dzieci na przykład były w wyższej klasie niż powinny się znaleźć, bo mają te potrzeby uczenia się, uczenia, zdobywania wiedzy, szybkiego wysłania na studia, bądź też do pracy tych dzieci, więc znowu tłumaczymy. Tłumaczymy, że najistotniejsze jest to, aby dzieci poznały nasz język, język polski, tak, żeby mogły wejść do klas jak najszybciej w miarę ich oczywiście możliwości. Więc te edukacyjne potrzeby zaopiekowaliśmy w ten sposób, że stworzyliśmy moim zdaniem i myślę, że zdaniem wielu z nas poprzez tworzenie oddziałów przygotowawczych, gdzie uczniowie zapoznają się z językiem polskim, gdzie mają również inne zajęcia edukacyjne, jest to matematyka, jest to historia, jest to przyroda, biologia, tak? Te przedmioty, które są realizowane w ramach podstawy programowej. I tam osłuchują się z językiem polskim, tam przyjęli ich nauczyciele, którzy też zostali przeszkoleni w specyfice nauczania języka polskiego jako obcego, bo to jest istotne. Oczywiście ci nauczyciele nie muszą znać języka ukraińskiego, nie muszą znać języka rosyjskiego, ale te podstawowe słowa, dzień dobry, do widzenia, jak się czujesz, żeby odpowiadali, czy mogę wyjść do toalety na początku, oczywiście już rozumieją i kontaktują się z tymi uczniami. Czyli reasumując, potrzeba edukacyjna jest ogromna. My rozumiemy, że najważniejsze to język
do porozumiewania się w naszej szkole, czyli język polski, który uczniowie muszą tutaj oswoić, nauczyć się. I rodzice dobrze, żeby zrozumieli, że nie zadajemy na wakacje pracy domowej ani na weekend, bo jest to sprzeczne z naszym już prawem i prawem dzieci do tego, żeby miały czas wolny, ale indywidualizujemy ten proces, no i uczymy również tego rodziców w rozmowie, że po prostu dobrze będzie, jeżeli uczeń opanuje język i wówczas spokojnie przejdzie do kolejnej klasy. Oczywiście mamy mnóstwo ciekawych projektów. Nie wiem, czy jeszcze się mieszczę w czasie? Już nie, ale opowiesz o nich zakładam w kolejnym. Dobrze, w następnym razie. Tak. Dziękuję bardzo, Anno. Dzięki, że opowiedziałaś też o tych oddziałach przygotowawczych. Do tego jeszcze też na pewno wrócimy, więc będziemy mogli i troszeczkę więcej się o tym dowiedzieć, jak to w Twojej szkole funkcjonuje. Tymczasem rzeczywiście chciałbym, żebyśmy spróbowali pójść dalej. Mam nadzieję, że teraz wyświetli się Państwu ponownie slajd dotyczący wyzwań, które stoją przed szkołami. My w tej analizie, którą przeprowadziliśmy, stworzyliśmy taką dosyć długą listę wyzwań i znowu nie będę jej szczegółowo omawiał, ale podzieliliśmy je na te wyzwania, które wynikają z potrzeb emocjonalnych uczniów, wyzwania, które wynikają z potrzeb społecznych oraz wyzwania wynikające z potrzeb w zakresie uczenia się. I chciałbym, żebyśmy się teraz przez kilka minut skupili na sześciu z nich, na tych problemach wynikających ze skali trudności potrzeb emocjonalnych uczniów, które blokują proces uczenia się, żebyśmy powiedzieli troszeczkę więcej w kontekście tego też, co mówiła Magda wcześniej o dezintegracji zespołów klasowych, o różnorodności kulturowej, ale też z takiej perspektywy zmniejszenia kontaktu uczniów ukraińskich z własną kulturą i językiem, bo też jest to nie lada wyzwanie dla naszych szkół, ale szczególnie, że też rodzice ukraińscy nie chcieliby często, żeby dziecko traciło kontakt jakikolwiek z kulturą ukraińską. A na koniec opowiemy też o tym, jak można mierzyć się z takim wyzwaniem, które dotyczy wszystkich nauczycieli, związanym z wzrostem zróżnicowania wiedzy i umiejętności i takim wyzwaniem dotyczącym szczególnie dyrektorów, dyrektorek, czyli takiej zapewnienia spójności oddziaływania nauczycieli z różnych przedmiotów. Magda mówiła o tym, że w różnym stopniu to się udaje i często nauczyciele na własną rękę wymyślają rozwiązania, no więc często też wymyślają rozwiązania różne w ramach tej samej szkoły, a zadaniem dyrektora byłoby to, żeby te oddziaływania ujednolicić. I oddam teraz jako pierwszy głos Wiesławie, żebyś opowiedziała nam o tym, jak te potrzeby emocjonalne, czyli jak właśnie odnosicie się do tej skali trudności i potrzeb emocjonalnych, które proces uczenia się blokują, Wiesławie. To, że przede wszystkim duża rotacja jest dzieci w naszych oddziałach przygotowawczych, że ciągle dochodzi jakieś dziecko i ten proces integracji musi rozpocząć się od nowa. I nieważne, czy dziecko wchodzi na język polski, czy na matematykę, czy na biologię, nauczyciel w danym momencie kończy lekcję i zaczyna proces integracji. Wychodzi z klasy, wszyscy się przedstawiają. No nie będę tu w szczegółach, bo każda szkoła wie, jak na czym polega integracja. I ten proces integracji trwa czasami dzień, a czasami potrzeba nam 3-4 dni. Czyli jakby ci uczniowie, którzy już zaczęli jakiś proces edukacyjny, też muszą przerwać go, żeby przywitać nowego ucznia. Ci uczniowie są też na różnym poziomie edukacyjnym. Zaczynają od liter, ale już przeszli do budowania prostych zdań, a on zaczyna dopiero od liter. I to wszystko nam też spowalnia ten proces edukacyjny, ale ciągle sobie myślę, przede wszystkim jako człowiek, jako socjoterapeuta, że jeżeli on będzie miał spokój we własnej duszy i spokój we własnej głowie, to on sobie edukację szybko nadrobi. A jeżeli nie będzie miał tego spokoju, to żadna edukacja, dydaktyka tutaj nic nam nie pomoże. Bardzo dbamy o to przede wszystkim, żeby te nasze dzieciaki miały dostęp do wszelkiej takiej pomocy wtedy, kiedy cokolwiek się zadziewa, czy w rodzinie,
czy cokolwiek się zadziewa w szkole, to oni przede wszystkim muszą czuć poczucie bezpieczeństwa. Jak nie będą mieli tego poczucia bezpieczeństwa, to ta dydaktyka w ogóle nam nie pójdzie. I myśmy już to doświadczyli z dziećmi czeczeńskimi, kiedy mieliśmy dzieci czeczeńskie, też dzieci wojenne, i wtedy no, nastawiliśmy się, że no, przede wszystkim to trzeba ich nauczyć. Nic nam z tego nie wyszło i my wyciągnęliśmy lekcję z tej porażki naszej, że w tej chwili nastawiamy się przede wszystkim na poczucie bezpieczeństwa, na integrację ze środowiskiem szkolnym, ale też lokalnym, i dopiero przechodzimy do dydaktyki. I rzeczywiście to nam dało bardzo dużo, z tego względu, że nasze dzieci, które zdawały egzamin w 8 klasie po oddziałach przygotowawczych, zdały go naprawdę bardzo dobrze. Super, dziękuję Ci, Wiesiu, że pokazałaś tak na przykładzie właśnie, jak zaopiekowanie potrzeb emocjonalnych może potem przełożyć się na też wyniki edukacyjne. I że to jest podstawa. Super. Nie zrobimy nic bez poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Dzięki za podkreślenie tego. Magdo, oddam teraz Tobie głos, żebyś powiedziała o tym, jakie dobre praktyki w zakresie no właśnie dezintegracji czy integracji zespołów klasowych i społeczności szkolnej zauważyliście w czasie swojego badania w szkołach. Tak, powiem zdecydowanie o dobrych praktykach w zakresie integracji, nie dezintegracji. Ja pomyślałam sobie o takich kilku właśnie, które warto dzisiaj pokazać, bo ich było całkiem sporo. I chyba wyszłabym od takiego w ogóle stwierdzenia, które myślę warto zapamiętać, że generalnie dla uczniów i uczennic, zarówno polskich, jak i ukraińskich, liczy się taka naturalność i autentyczność. I wszystkie te działania, które są takie oddolne, które gdzieś wpisują się w szkolną codzienność, niewymuszone, takie działania właśnie integrujące czy klasę, czy szkołę, jakby najlepiej się sprawdzały i były też najlepiej odbierane przez uczniów i uczennice, właśnie jakby wszystkich narodowości. Jak to wyglądało w praktyce? No to na przykład wyglądało tak, że uczniowie integrowali się w trakcie po prostu działań, które nie były tworzone specjalnie na potrzeby obecnej sytuacji, bo takich też było wiele, ale wpisywały się po prostu naturalnie w szkolny czy klasowy kalendarz, tak? To było na przykład zaproszenie właśnie gości z Ukrainy do tego, żeby współtworzyli razem szkolny festiwal talentów w jednej ze szkół. Festiwal talentów, który jest już po prostu obecny w szkole od X lat i po prostu to było naturalne, że uczniowie do tego dołączyli. Wszelkiego rodzaju wycieczki, wyjazdy, które są w szkole, też były taką dobrą okazją do integracji. Ale też praca w grupach mieszanych na lekcjach. I to już tutaj duża rola nauczycieli, którzy po prostu i nauczyciele, którzy na swoich lekcjach bardzo świadomie jakby sterowali procesem i dbali o to, żeby tej pracy w grupach było jak najwięcej i żeby rzeczywiście uczniowie mieli okazję do jakby tutaj pracy ze sobą, właśnie polscy uczniowie z ukraińskimi. To, co jakby sprawdziło się w wielu szkołach, to integracja przez sport i przez sztukę. To są takie dwa obszary, w których jakby ta bariera językowa nie ma aż takiego dużego znaczenia. I na przykład to był w jednej ze szkół wspólny WF dla uczniów i uczennic z oddziału przygotowawczego, którzy tak poza tymi zajęciami mieli dość mało okazji do interakcji z uczniami polskimi. A właśnie dzięki temu, że mieli wspólny WF i lekcje plastyki z innymi klasami, to dzięki temu właśnie mieli okazję do kontaktów, nawiązywania znajomości, poczucia się właśnie częścią szkolnej społeczności. To były na przykład treningi bokserskie w klubie przyszkolnym, na które zaprosił dyrektor szkoły właśnie uczniów i uczennice z Ukrainy. I rzeczywiście świetnie tam jakby dzieciaki nawiązały relacje, poznały nowych kolegów i koleżanki. I to była też taka dobra praktyka. Ja też podkreślę, że w badaniu bardzo mocno też wybrzmiewało to, że zajęcia pozalekcyjne były taką strefą niedostępną dla uczniów i uczennic z Ukrainy w tym podczas jakby w trakcie realizacji naszego badania, co pewnie też wynikało z jakby sytuacji, że oni dołączyli w trakcie roku szkolnego, ale rzeczywiście to jest taki ważny obszar, żeby jakby te zajęcia pozalekcyjne, aktywność pozalekcyjna to jest obszar, gdzie ta integracja ma też duży potencjał.
Czy na przykład inny przykład to są szachy w szkolnej bibliotece, gdzie właśnie uczniowie polscy zaprosili uczniów z Ukrainy do tego, żeby razem dołączyć najpierw księgozbiór w ogóle, jakieś tam pozycje ukraińskie do księgozbioru biblioteki, a potem wspólnie zaczęli tam tworzyć kółko gier planszowych i szachowych. Czy wszelkie inicjatywy wolontariackie, które w szkole już były na przykład i uczniowie też mogli się w to włączyć, to też są ważne kwestie. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o jednej na koniec ważnej kwestii, która też jakby może sprzyjać, a może być barierą dla integracji, która nie jest wprost jakby konkretną aktywnością i jakimiś zajęciami, ale to jest kwestia, o której, która też jakby wybrzmiewała tutaj też, Jędrku, ty przed chwilą mówiłeś, ja też wspominałam a propos kwestii takiego wypracowania zasad oceniania, czy w ogóle zasad jakby traktowania uczniów i uczennic z Ukrainy, jeśli chodzi o kwestie edukacyjne, ale to też bardzo się przekłada na możliwości integracji, w takim sensie, że uczniowie i uczennice polscy nie zawsze rozumieli, dlaczego tak, a nie inaczej uczniowie i uczennice na takich, a nie innych zasadach są w szkole, uczniowie i uczennice z Ukrainy, i to też powodowało pewne napięcia i konflikty w klasie. Więc, bo to były historie o tym, kto ma lepiej, kto ma gorzej, i o tym też warto pamiętać, że takie jakby działania nie wprost jakby związane, które się jakby stricte kojarzą z integracją, one też mają wpływ na to, jak społeczność szkolna będzie funkcjonowała. Dziękuję. Dziękuję, Magdo. Anno, teraz tobie chciałbym oddać głos, żebyś też opowiedziała o tym, jak wy świadomie zarządzacie różnorodnością kulturową w swojej szkole. I wyświetlę też slajdy, które przygotowałaś dla nas. Mam nadzieję, że już teraz widać. Tak, różnorodność kulturowa uczniów w szkole jest bardzo cennym zjawiskiem, tak? Niesamowicie ważnym. U nas w Gdańsku funkcjonuje taki model integracji imigrantów i imigrantek. I w zasadzie wszystko, co się dzieje, jest podzielone też na działy. Ja w zasadzie od razu, kiedy tylko zaczęłam być dyrektorką tej szkoły i zauważyłam, że jest bardzo dużo migrantów, imigrantek i imigrantów z Ukrainy, zaczęłam brać udział czynny w pracach tego modelu. I tutaj zostały wypracowane istotne kwestie dotyczące rzeczywiście przyjmowania tych uczniów i czerpania z różnorodności, ponieważ różnorodność przede wszystkim nas wzbogaca. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o moje slajdy, to czy tutaj mamy ten jeden slajd, czy będzie... Nie, mamy kolejne. Właśnie. Od razu postanowiłam zapoznać pana konsula Ukrainy w Gdańsku, wówczas to był Łew Zacharczyszyn, i skorzystać na przykład z wspaniałej wystawy Szczerze, która najpierw była w Warszawie, i odważnie przyjąć ją i wywiesić na płocie naszej szkoły. Z tej różnorodności wyciągnęliśmy jeden bardzo istotny wniosek, że w tej różnorodności jest bardzo wiele podobieństw i zawsze odnosimy się do podobieństw, bo jest ich dużo. Oczywiście po tej wystawie, mogę to nazwać dyplomatycznie, pojawiła się ogromna chęć wśród innych obywateli gdańszczanek i gdańszczan, żeby przeprowadzić w szkole właśnie taką również wystawę czy działania, które będą pokazywać, przedstawiać nasze stroje ludowe. Więc oczywiście bardzo mi się ten pomysł spodobał i przeprowadziliśmy także taki dzień strojów ludowych, polskich naszych strojów ludowych. I oczywiście badaliśmy podobieństwa w tych naszych bardzo bliskich kulturach. Także już wartość dodana, wspólne spotkania z przedstawicielami Ukrainy, ale także przedstawicielami Polski i poznawanie, otwieranie się na kultury świata, w tym tutaj kulturę ukraińską. Czy możemy przejść do kolejnego slajdu? O właśnie, bardzo ważne, zresztą ja tutaj mówię o różnorodności, czerpaniu z tej różnorodności, ale przyjęcie w szkole
szkole, o którym już tu wspominaliśmy także, jest bardzo, bardzo istotne. Kiedy od razu też już w 2016 roku wprowadziliśmy napisy w różnych językach, które służą temu, żeby każdy, kto nas odwiedza, dobrze się tutaj czuł. Już teraz to nie tylko te napisy, ale mamy jeszcze gruzińskie napisy i będą też napisy po łacinie, bo ostatnio są to także kierunki polityki oświatowej i bardzo dobrze, że także łacina, ponieważ w łacinie jest bardzo wiele elementów wspólnych. Także po pierwsze przyjmujemy, po drugie uczymy się i pokazujemy, że mamy wiele, wiele wspólnego w tej właśnie ciekawej różnorodności, ponieważ jak Państwo widzą, czcionka i litery ukraińskie różnią się od naszych, jest to cyrylica, gruzińskie są jeszcze wspanialsze, tutaj różnice jeszcze bardziej widać. Czyli jeszcze taka istotna kwestia, jeżeli chodzi o właśnie czerpanie z różnorodności. Proszę Państwa, postanowiliśmy wprowadzić u nas w szkole. Nie było to łatwe, żeby przekonać panią nauczycielkę, która jest filologiem ukraińskim, tutaj odwrócona tyłem, żeby poprowadziła zajęcia języka ukraińskiego. O co chodzi? Czerpiemy z tego, że mamy native'ów tak zwanych, czyli dzieci, które mówią czysto, biegle po ukraińsku i zauważyliśmy, jeżeli chodzi o konflikty jakiekolwiek, to konflikty wynikały głównie z tego, że dzieciaki się nie rozumiały i było na przykład zgłoszenie, dzwoni do nas rodzic i mówi, bo dziecko XYZ mówiło brzydko na moje dziecko, tak? No to od razu wyjaśniamy, bo właśnie jeden z przykładów takich działań istotnych to jest to, żeby od razu wyjaśnić sytuację. Okazało się, że po pierwsze dziecko nie mówiło nic brzydkiego, po drugie nawet okazywało się bardzo często, że tego dziecka nie było wtedy w klasie, kiedy zaistniała przedstawiona sytuacja. Czyli chodzi o to, że dziecko nie rozumiało po prostu, co mówi dziecko na przykład z Ukrainy. Więc taka innowacja jest cudowna i wspaniała, ona wzbogaca. Oczywiście to wszystko wymaga wiele odwagi od nas wszystkich. Czy jeżeli chodzi o różnorodność, to jest chyba tak? O, super, proszę Państwa. 100 strojów ludowych na stulecie, czyli odpowiedź na potrzeby społeczności tutaj zamieszkującej w centrum Gdańska, czyli pokazujemy 100 strojów ludowych na nasze stulecie. I proszę Państwa, co się okazuje, te dzieci z Ukrainy pierwsze przebierają się w nasze stroje ludowe, bo one są, jeżeli mówimy o różności kulturowej, bardziej jeszcze takie zakochane, można powiedzieć, w szkole. Szkoła jest, nauczyciele są dla nich autorytetem. Tutaj mówię w kontekście nawet teraz zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, to one się pięknie ubierają, one przynoszą piękne kwiaty. U nas już troszeczkę się od tego odchodzi i tutaj one pierwsze przebrały się w strój kaszubski i nie tylko, ale też mamy szereg działań właśnie takich, czerpiąc z tej różnorodności, także uczymy, wychowujemy, uczymy naszej kultury, ale na pewno pokazujemy także kulturę ukraińską, ponieważ wiemy, aby zachować równowagę i harmonię, no należy dbać o to, żeby mówić o wszystkich i otwierać się na wszystkie kultury świata. Więc tyle o różnorodności. Aha, jeszcze tutaj mam współpracę międzynarodową. Tak, to też jest czerpanie z różnorodności. Jak Państwo widzą, mamy tutaj flagi Ukrainy, ale także Gruzji, która jest sąsiadem Ukrainy i która się bardzo dobrze rozumie tutaj. My współpracujemy obecnie z Odessą, z gimnazjum numer 7 w Odessie i ze szkołą w Chersoniu, w tej chwili w konspiracji totalnej. Natomiast współpracujemy, przekazujemy sobie informacje. No i oczywiście organizujemy tutaj w szkole konferencje międzynarodowe po to, aby wymieniać się swoimi bieżącymi potrzebami, sytuacjami, aby zbliżać kultury i aby czerpać, ponieważ nie wszystko, co już my zaczerpnęliśmy z innych pedagogik nowoczesnych jest takie, że się sprawdza, to teraz w tej nowej sytuacji badamy, ewaluujemy, wykorzystujemy, uczymy się języków obcych, czyli różnorodność na pewno wzbogaca, choć oczywiście nie jest to tak, że nie pojawiają się pewne problemy w trakcie procesu edukacyjnego.
Dziękuję bardzo, Anno. Super, to są ciekawe rzeczy, o których opowiadałaś ze swojej szkoły. Teraz oddam głos Anecie, żebyś ty nam z kolei powiedziała o tym, jak mierzycie się z tymi wyzwaniami związanymi z edukacyjnymi problemami, czyli zróżnicowaniem wiedzy, umiejętności przedmiotowych, no i właśnie tą kwestią spójności oddziaływań. Jak to wygląda w kartuzach? W kartuzach wygląda to tak, w zasadzie w mojej szkole, w jedynce, że z jednej strony dziękowaliśmy od samego początku, że pracujemy okejem. Jesteśmy szkołą okejowską już od ponad 7 lat, prawie 8. No i to ocenianie kształtujące u nas naprawdę bardzo dobrze działa. Z jednej strony się cieszyliśmy, a z drugiej strony właśnie dostrzegliśmy bardzo dużo takich, delikatnie mówiąc, nieporozumień czy niezrozumienia właśnie ze strony rodziców dzieci z Ukrainy. To o tym mówiła chyba Ania, że rodzice ci byli nastawieni na edukację i w momencie, kiedy my powiedzieliśmy, że w naszej szkole w zasadzie nie ma prac domowych w ogóle, że to na lekcji uczymy się, to na lekcji jakby przebiega ten proces właśnie edukacyjny, a nie w domu, nie z rodzicami, tylko to nauczyciel za to odpowiada, to mówiąc delikatnie, byli zszokowani. Żeby to wszystko dobrze zadziałało i zagrało i żeby nie było nieporozumień, organizujemy spotkania dla rodziców, ale specjalne też spotkania dla rodziców dzieci z Ukrainy, żeby im to wytłumaczyć, wyjaśnić, żeby oni mogli bezpośrednio nas dopytać, o co chodzi, dlaczego tak jest. Pierwsze spotkanie, które zorganizowaliśmy, byliśmy z siebie tacy dumni jako dyrekcja, że wszystko się udało, no ale po 2 miesiącach jakby okazało się, że jednak no nie wszystko nadal jest zrozumiałe i jednak oni nie do końca to czują, że nie ufają za bardzo nam, nauczycielom, że my faktycznie wiemy, co robimy i wiemy, czego nauczamy, bo w zasadzie to jednak jak oni tak w domu mieli nad tym kontrolę, to na pewno było to zrobione lepiej. Teraz od nowego roku szkolnego zdecydowanie współpraca z rodzicami, tymi, którzy już do nas dołączyli w marcu, ale również tymi nowymi, jest zupełnie inna. Nam jest łatwiej, my już się do tego dużo lepiej przygotowaliśmy. Żeby też jakby właśnie uniknąć tego takiego zróżnicowania oddziaływań nauczycieli, to pochyliliśmy się bardzo mocno w tym roku nad zasadami oceniania. W sierpniu, kiedy wróciliśmy do szkoły, w zasadzie wszystkie zasady oceniania przemaglowaliśmy. Zespoły nauczycielskie spotykały się kilkukrotnie, później my czytaliśmy to jako też dyrekcja, sprawdzaliśmy też, czy na pewno jest to skierowane również do uczniów z Ukrainy, również do uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi i to się udało. Zmieniliśmy część dostosowaliśmy, zapisaliśmy przynajmniej w moim odczuciu bardzo czytelne takie tam jakby zasady, uwagi. To, że każdy tak naprawdę rodzic, ale też każdy uczeń zrozumie to, o co chodzi w tym naszym jakby sposobie nauczania, jest to ściśle związane z ocenianiem kształtującym. Zdaję sobie też sprawę, że no jesteśmy troszkę inną szkołą niż niektóre, dlatego że u nas ocena ta sumująca naprawdę nie jest wyznacznikiem. Dla nas informacje zwrotne, na nich budujemy całą naszą edukację, nasz proces. Jeżeli chodzi jeszcze o takie zróżnicowanie klasy, no bo wiadomo, że teraz te klasy, akurat w mojej szkole tutaj ogólnodostępnej, jest bardzo dużo uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, ale również z opiniami poradni psychologicznej. Mnóstwo. Więc już wcześniej musieliśmy pochylić się również nad tym zagadnieniem, jak pracować w takiej klasie, w której są uczniowie z potrzebami edukacyjnymi, ale również takie bardzo absorbujące, jeżeli chodzi o sferę wychowawczą. No i do tego teraz dołączyły osoby, dzieciaki z Ukrainy czy z innych miejsc na świecie. Zwołujemy zespoły, pracujemy właśnie w zespołach międzyprzedmiotowych, w zespołach wychowawczych. Tak jak mówiłam, ta pomoc psychologiczno-pedagogiczna również działa na dobrym poziomie. Nauczyciel znający język ukraiński, ale również rosyjski, bardzo często towarzyszy tym nauczycielom, w których klasach są uczniowie właśnie z Ukrainy. Wchodzi na zajęcia nie codziennie, jest w stałym kontakcie z nauczycielami i oni często proszą, żeby na przykład przyszedł, bo coś im tam nie pasuje,
potrzebują pomocy, wyjaśnienia i wówczas nasza pani Tetiana w takich zajęciach uczestniczy. Również ja wspieram nauczycieli i dwie panie pedagogzki, jak i pani psycholog, o której mówiłam. Więc to są takie działania w ogromnym skrócie, które mają nam pomóc właśnie ujednolicić ocenianie i też podejście do uczniów, jak również trudną pracę w zróżnicowanej klasie, w której są osoby, tak jak mówiłam, z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale również pozostałe dzieci, które tego wsparcia dodatkowego potrzebują, nawet nie mając na to tak dokumentu. Dzięki, Aneto. Powiedz jeszcze tylko, które elementy OK-a oceniania kształtującego są takie szczególnie pomocne w pracy z uczniami z Ukrainy, bo to może być ciekawe, tak króciutko, jakbyś jeszcze dodała to. Okej, przede wszystkim myślę, że ta informacja zwrotna. Tutaj to jest kluczem, dlatego że ona też wiadomo, że jest różna, albo czasami różni się dla dzieci z Polski, które już tutaj w tym naszym ocenianiu kształtującym są od lat, bądź jakby w niego wchodzą, ale rozumieją rozbudowane na przykład informacje zwrotne. W klasach młodszych jest to o tyle ciekawe, że piktogramy, rysunki i różnego innego rodzaju informacje zwrotne pasują do każdego języka i to jest wspaniałe. Natomiast w klasach starszych właśnie troszeczkę inaczej to wygląda, ale te informacje zwrotne, to pokazywanie uczniom, w czym oni są dobrzy, nad czym muszą popracować i jak to zrobić, żeby osiągnęli sukces. To jest też takie wzmacnianie, wspieranie. Też sam porządek lekcji, że jednak zawsze na każdej lekcji u nas jest cel lekcji i są kryteria sukcesu, również do lekcji, do zadań, no i przede wszystkim zawsze uczniowie podkreślają do sprawdzianów, czyli i do tych krótkich form, i do długich. U nas w szkole nie ma tak naprawdę kartkówek niezapowiedzianych, nie łapiemy uczniów na tym, czy oni się nauczyli, czy się nie nauczyli, nie łapiemy na tym, o tak, tylko chcemy, żeby oni te sukcesy osiągali, żeby oni się nauczyli, więc w momencie, kiedy nawet zrobimy tak zwaną wyjściówkę, to znowuż jest ona na informację zwrotną, tak? Bo to znowu jakby daje informację uczniom. Także myślę, że chyba te elementy OK-a są dla nas tu istotne. Super, dziękuję Ci bardzo. Moglibyśmy pewnie jeszcze dużo o tych wyzwaniach, ale teraz troszeczkę chciałbym odwrócić tę naszą przebieg tutaj naszego spotkania i zwrócić uwagę na, przepraszam, muszę tutaj się zorganizować w sprawie udostępnienia ekranu, na trochę inny aspekt, taki może bardziej organizacyjny, ale tak naprawdę organizacyjno-dydaktyczny, bo w tym naszym badaniu, które prowadziliśmy i na bazie doświadczeń szkół, które od marca mierzą się z tymi wyzwaniami, zidentyfikowaliśmy takich osiem obszarów, które mają takie kluczowe znaczenie dla integracji edukacyjnej i o kilku z nich też, o czterech z nich chcielibyśmy opowiedzieć. Pierwszym takim obszarem jest moment przyjęcia do szkoły nowego ucznia. Aneta troszeczkę o tym już opowiadała, jak to wygląda w kartuzach. Za chwilę poproszę Magdę, żeby opowiedziała o tym, jak to wygląda w innych szkołach. Drugim takim elementem jest zarządzanie tą różnorodnością kulturową, o tym już troszeczkę mówiliśmy, ale takie dwa ważne, takie dydaktyczne elementy to jest organizacja procesu dydaktycznego w klasie mieszanej i organizacja tego procesu w oddziale przygotowawczym i o tym za chwilę nam opowie Aneta i Anna, a na koniec jeszcze porozmawiamy chwilkę o tym, jak dostosować do tych potrzeb nowych, które pojawiły się w szkołach, program wychowawczo-profilaktyczny, no żeby on nie był takim martwym dokumentem, ale żeby rzeczywiście odnosił się do tego, co w szkole się dzieje. O ocenianiu już chwilkę mówiliśmy, przed chwilą mówiła o tym Aneta. O wsparciu psychologiczno-pedagogicznym też już było dużo. Będziemy też jeszcze dwa słowa pewnie opowiemy o współpracy z asystentem międzykulturowym, bo to też jest taki newralgiczny kawałek. Jeżeli mamy możliwość pracy z asystentem międzykulturowym, to warto maksymalnie wykorzystać jego możliwości. Więc zaczynamy od Magdy w tej rundzie. Magdo, jakie dobre praktyki zidentyfikowaliście, jeśli chodzi właśnie o przyjęcie do szkoły nowych uczniów? Mhm.
Ja może jakby zacznę trochę odnosząc się do tego, co ty, Aneto, powiedziałaś, bo rzeczywiście te przykłady, które podałaś, one też pojawiały się w badaniu jako dobre praktyki, czyli na przykład to takie spotkanie z rodzicami, konsultacje i też taka diagnoza potrzeb uczniów i ich rodziców. W szkołach, które odwiedziliśmy, było też różnie, to znaczy były takie szkoły, które rzeczywiście planowały sobie bardzo jakby tak kompleksowo tą ścieżkę przyjmowania ucznia czy uczennicy z Ukrainy, od takiej właśnie zapoznania, rozmowy z dyrektorem, przez nawet niektóre szkoły miały właśnie takie narzędzia w formie takiego arkusza diagnostycznego, on był bardziej lub mniej rozbudowany, ale to narzędzie dawało po prostu wgląd w sytuację ucznia, w jego potrzeby, w też to, z czym przychodzi do szkoły polskiej. I na podstawie tego właśnie na przykład takiego narzędzia potem dostosowywano na przykład właśnie, nie wiem, ofertę, czyli na przykład zapewniano konsultacje z psychologiem, czy zajęcia wyrównawcze, właśnie to pozwalało zdiagnozować potrzeby, czy też następowało, nie wiem, jakieś takie zaopatrzenie ucznia, czy też całej rodziny w niezbędne takie pomoce do tego, żeby uczeń czy uczennica mógł chodzić do szkoły i korzystać ze wszystkich możliwości. Ale niezależnie od tego właściwie, czy to była bardzo kompleksowa strategia, czy właśnie takie bardziej pojedyncze działania w jakichś momentach tego wejścia do szkoły, to na pewno właśnie warto podkreślić takie dobre praktyki, jak wspomniane przez ciebie, Aneta, spotkania. Pojawiały się też na przykład u nas w jednej ze szkół, był taki cykl spotkań z rodzicami zaplanowany. Pierwszy to było na początku, kiedy uczeń czy uczennica dołączał do szkoły i wtedy to było takie spotkanie zapoznawcze, spacer po szkole, oprowadzenie i rodzica, i ucznia jakby tutaj i zapoznanie z zasadami, z wartościami szkoły, ze wszystkim, co jest ważne na początek. Od takich kwestii właśnie na poziomie wartości, koncepcji, trochę jakby pracy, aż po jakieś kwestie techniczne, organizacyjne, a potem spotykano się z rodzicem ponownie po kilku na przykład tygodniach, po to, żeby trochę sprawdzić, jak sytuacja, zrobić taki rodzaj mini ewaluacji, zapytać, na ile to, co się dzieje, odpowiada na potrzeby ucznia czy całej rodziny. I to się bardzo też dobrze sprawdzało, bo dzięki temu jakby szkoła też mogła na bieżąco reagować na potrzeby uczniów i uczennic. Takim ciekawym rozwiązaniem jest też rozwiązanie takiego opiekuna czy opiekunki w postaci jakby po prostu łączenia w pary uczniów i uczennic polskich i ukraińskich. To się różnie sprawdzało w różnych szkołach, bo czasami jakby te pary jakby nie, tak naprawdę nie działały, w sensie gdzieś tam to się rozmywało, ale na pewno nie jest to rozwiązanie, które warto odłożyć, tylko wręcz przeciwnie, raczej udoskonalać i myśleć raczej o tym, jak przygotować uczniów do takiej roli, bo to też jakby dużo dawało i w kontekście integracji i wsparcia uczniów i uczennic Ukrainy w edukacji. Pojawiła się też w jednej ze szkół na przykład taka jakby instytucja dorosłego pomocnika, który był takim łącznikiem z jednej strony jakby uczeń wiedział, że może zawsze taką osobę poprosić o pomoc i to jest taka osoba pierwszego kontaktu, trochę Aneto, ty też o tym mówiłaś, ale też rodzice mieli możliwość, jakby mieli taką osobę, z którą wiedzą, że na pewno odpowie, że się mogą z nią skontaktować w razie trudności czy problemów. Czasami to był nawet dyrektor szkoły, a czasami po prostu jakaś konkretna osoba. No i tak, to chyba są takie najważniejsze rzeczy, ale chciałam też powiedzieć, że w tym badaniu też wyszło, że generalnie warto jakieś strategie i rozwiązania przyjmować, niekoniecznie iść tak zawsze na żywioł, że jakoś to będzie, bo tam, gdzie takie właśnie szkoły uznawały, że to się jakoś naturalnie ułoży, że to się zadzieje, no to wtedy na przykład skutkowało to tym, że z jednej strony oczywiście oferta i jakby to, co dostawali uczniowie z Ukrainy, nie do końca zawsze odpowiadała na ich potrzeby,
potrzeby, bo na przykład trafiali do klasy o innym zupełnie profilu niż uczyli się w swojej poprzedniej szkole i tak dalej, albo do młodszej klasy, ale też to było jakby trudnością dla nauczycieli i nauczycielek, dlatego że skutkowało na przykład nadmiernym obciążeniem obowiązkami pojedynczych osób, bo nie było to uzgodnione, nie było takiego właśnie zespołu zadaniowego, który by mógł jakoś podzielić się zadaniami związanymi z przyjmowaniem uczniów i uczennic, tylko właśnie na przykład cała praca spadała gdzieś przypadkowo na jakieś pojedyncze osoby. Więc warto o to zadbać, bo to jest jakby w interesie wszystkich członków szkolnej społeczności. Dzięki, Magdo. Wracamy do Anety teraz. Gdybyś mogła powiedzieć troszeczkę o tym, jak wy organizowaliście dydaktykę w klasach mieszanych, bo jeśli dobrze pamiętam, to u ciebie w szkole akurat nie było oddziałów przygotowawczych, więc musieliście sobie radzić w klasach mieszanych. Jak to wyglądało? Tak, musieliśmy sobie radzić, musieliśmy sami sobie opracować w zasadzie ten system, ale on się sprawdził, więc tak spróbuję bardzo szybko i krótko powiedzieć, jak to wyglądało. Pewnie u niektórych z Państwa było podobnie. Przychodząc, tak jak mówiłam, przychodziły rodziny, najpierw rozmawiały ze mną lub z dyrektorem, my siadaliśmy, zastanawialiśmy się, do której klasy ucznia przydzielić, ale przede wszystkim braliśmy pod uwagę samego wychowawcę, jak również charakter klasy. No sami Państwo wiecie, że różne klasy różnie pracują, współpracują, oddziałują, więc zaczynaliśmy od nauczycieli, którzy mieli na przykład już doświadczenie z uczniami z innego, pochodzącego, uczniami, którzy pochodzą z innych krajów, bądź znali język angielski bardzo dobrze, a nawet i rosyjski, ponieważ to też było sympatyczne, że osoby, które już dawno po rosyjsku nie miały możliwości się wypowiadać, to w tym momencie, kiedy przyjeżdżali do nas dzieci z Ukrainy, te mówiące w języku rosyjskim, to ci nauczyciele świetnie się sprawdzali właśnie jako tacy opiekunowie i mentorzy tych osób. No więc przydzielając uczniów do klas, ten cały proces, o którym mówiłam już wcześniej, się odbywał. Natomiast później była, wcześniej, w trakcie, kiedy dziecko zostawało przyjmowane, była rozmowa z wychowawcą. Krótkie właśnie takie opowiedzenie, skąd dziecko do nas przybyło i tak dalej. Nauczyciel szedł do swojej klasy, miał również czas na zastanowienie się, w jaki sposób przygotować uczniów do przyjęcia nowego dziecka do klasy. Opracować tak naprawdę na sucho na razie te działania integracyjne, integrujące. No i dziecko wchodziło do danej klasy. Wszystko było dobrze do momentu, kiedy tych uczniów było kilku, jeszcze może kilkunastu. Natomiast kiedy robiło się kilkudziesięciu, to w zasadzie w tym momencie w każdej z klas są uczniowie z Ukrainy bądź z innych miast, z innych państw. I tak naprawdę wszyscy nauczyciele zostali jednak włączeni w ten proces. Bardzo fajna, cudowna rzecz się zadziała, dlatego że nauczyciele zaczęli ze sobą jeszcze bardziej współpracować. Tak jak mówiłam, zaczęły pracować zespoły, zaczęli się wymieniać doświadczeniami. Te osoby, które najpierw do klas jakby dostały uczniów z Ukrainy, to oni zaczęli dzielić się wiedzą i doświadczeniami z innymi. Więc tu zaczęła się jakby już taka oddolna praca, poznawanie słów tych podstawowych w języku ukraińskim. Dzieciaki w ogóle też same, w zasadzie wiadomo, kierowane przez wychowawców, przez nauczycieli, stworzyli sobie takie słowniczki, w których były słowa ukraińskie i polskie i oni się wymieniali nimi, więc mieli tę łatwość, żeby ze sobą rozmawiać. To, co też mówiła Wiesia, u nas w szkole rzeczywiście telefony komórkowe, wiadomo, niezbyt są mile widziane na przerwach, na lekcjach wtedy, kiedy nauczyciel prowadzi lekcje z wykorzystaniem, to jak najbardziej. Natomiast uczniowie z Ukrainy te telefony mogli mieć, ale to znowu to dostosowanie, ten cały proces musiał też się opierać na tym, że od nowa były omawiane zasady w klasie, pokazanie dlaczego, to o czym też już mówiliśmy, dlaczego oni te telefony mają, w jakim celu. I powiem Wam, że to się naprawdę udało. Nie było większych jakichś takich nieporozumień. Ta niesprawiedliwość pojawiała się tylko wtedy, kiedy te zasady właśnie nie były wspólnie omówione, nie były wspólnie zrobione. No i później trzeba było gdzieś tam gasić ten pożar. Dzięki, dziękuję bardzo. Anno, do Ciebie prośba o to, żebyś nam troszkę opowiedziała o tym, jak oddziały przygotowawcze funkcjonują w Twojej szkole i wyświetlę ten slajd, który obrazuje ten kawałek.
Aniu. Już się włączam, tak. Tak, oddziały przygotowawcze u nas funkcjonują w trzech przestrzeniach. Od 2018 roku mamy oddział 4-6 i tutaj moja wspaniała wicedyrektor Anna Bąk-Jastrzębska układa plan tak, aby było jak najlepiej zawsze w stronę ucznia, tak żeby jak najwięcej przedmiotów uczniowie mieli, żeby mieli wszystkie przedmioty w ramach możliwości takich rozwijających kreatywność, także bo wiemy, że pojawia się problem biologii, przyrody, ale tutaj już nauczyciele są odpowiednio przeszkoleni i wiedzą, jak dostosowywać i indywidualizować ten program, proces nauczania. Także 4-6 oddział, oddział 1-3, czyli najmłodsze dzieciaczki. Mam wspaniałą nauczycielkę, która prowadzi te dzieci. Jest to oczywiście osoba, która zna język rosyjski biegle, dlatego tym bardziej jest to wspaniałe, ponieważ kontaktuje się z rodzicami, którzy wymagają jak najwięcej oczywiście troski i zainteresowania z jej strony. Dzieciaki uczą się szybko i nie możemy oczywiście ulegać takim poglądom, że o, młodsze dzieci nauczyły się szybciej. Tak, możemy mieć takie wrażenie, ponieważ one mniej, mają po prostu mniejszy zasób słów, tak, i uczą się bardzo szybko. Dzień dobry, do widzenia. Dzisiaj już mnie zapraszały na przykład nowe dzieci, które przyszły dopiero we wrześniu na dzień, na pasowanie na ucznia. Już zostały przyprowadzone. Natomiast ich zasób słownictwa jest niewielki do opanowania, dlatego też nie ulegajmy, jeszcze raz podkreślę, temu, że one się tak pięknie i szybko, najszybciej uczą, bo najmłodsze. Wcale tak nie jest. I teraz tak, mamy też oddział 7-8. Jest to oddział, który powstał w 2021 roku, ponieważ oczywiście te oddziały powstają za zgodą organu prowadzącego i tutaj Gdańsk jest wspaniały, idealny w tym zakresie, ponieważ dał się przekonać, że te oddziały tutaj u nas funkcjonują świetnie, są dobre, sprawdziły się, a jeszcze ze wspaniałym wicedyrektorem, który układa plan i który dba o to, żeby dzieciaki się także integrowały i żeby miały zajęcia takie międzyklasowe, no to jest już wspaniale i cudownie, ponieważ mamy to zorganizowane naprawdę na wysokim już teraz poziomie. A oczywiście dobieramy zespół, bo to jest ważne, jacy nauczyciele uczą w tych klasach, także czy już są doświadczeni, czy też nie. Oczywiście ten proces tutaj jest niezwykle, niezwykle ważny. I cóż, no, bo takim największym problemem jest i zawsze pytanie, które otrzymuję od innych dyrektorów, to właśnie takie, no tak, no ale przecież to jest 4-6, no to jak uczyć, tak? No nauczyciel po prostu dostosowuje, indywidualizuje, tak jak z innymi uczniami indywidualizuje proces, tylko że jeszcze czerpie z tej swojej kreatywności, bo przecież nauczyciele są wybitni, o tym wiemy i potrafią ten proces dostosować. Wymaga to oczywiście ogromnej pracy, wysiłku, ale też omówienia w zespole do spraw uczniów z doświadczeniem migracyjnym, co oczywiście niniejszym w naszej szkole czynimy i cały czas się edukujemy. Myślę, że są to najistotniejsze sprawy, tak? Czyli plan tych zajęć, edukowanie nauczycieli cały czas i oczywiście dostosowywanie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów i tłumaczenie rodzicom, że nie wszystkie dzieci po prostu mogą przysposobić sobie nagle język polski, bo jest to długotrwały proces. Dzięki, Anno. I jeszcze o tej profilaktyce i wychowaniu, o programie profilaktyczno-wychowawczym. Wiesława, jak to wygląda w Twojej szkole? Jak w tej sferze wychowania odpowiada się na nowe potrzeby? I znowu musisz się odmutować. O. W zasadzie my nie odpowiadamy na nowe potrzeby, bo my ten program wychowawczy od 12 lat w wielokulturowej szkole ćwiczymy, ale jakby takie nowe coś, co nam się pojawiło teraz, to dostosowanie, poinformowanie uczniów ukraińskich wojennych o prawie, czyli że to prawo w Polsce jest trochę inne niż w Ukrainie, że szkoła jest trochę czego innego wymaga niż w Ukrainie i robimy to w zasadzie tak na bardzo mięciutko, czyli podczas nocowań w szkole albo wspólnego gotowania, na które też zapraszamy rodziców. Pieczemy naleśniki polskie i blinczyki ukraińskie i robimy różne dania polskie i ukraińskie i wtedy poznają jakby strukturę i poznają to, że prawo w Polsce jest troszkę inne, to edukacyjne prawo niż w Ukrainie.
ale też doradztwo zawodowe. Bardzo dużą taki nacisk kładziemy na to, żeby te nasze dzieciaki poznały zawody przyszłości i że Ukrainiec w Polsce nie musi pracować tylko na budowie z żółtym kaskiem, bo może pracować z białym kaskiem. I mamy różne firmy, których są pracownicy, na przykład są architekci z Ukrainy czy projektanci wnętrz i oni też pokazują te zawody, czy lekarze już długi czas będący w Polsce. Również włączamy w ten nasz program profilaktyczno-wychowawczy też rodziców bardzo mocno, organizując różnego rodzaju wolontariaty i organizując różnego rodzaju zbiórki. W tej chwili w czerwcu zginął tata naszego ucznia właśnie w walkach w wojnie ukraińskiej i rzeczywiście cała społeczność szkolna, nie było w zasadzie osoby, która na tą zbiórkę nie przyniosłaby ciast i później sama tych ciast nie kupiła. I tutaj rodzice i ukraińscy i polscy zebraliśmy bardzo dużą sumę pieniążków, którą przekazaliśmy też właśnie tej rodzinie na odbudowę też domu i na zagospodarowanie się w tej nowej rzeczywistości bez ojca. Bardzo też istotną rolę jest to nakierowanie też na, nie tylko na dzieci, ale tych działań też na rodziców. Pomoc już minuta, pół. Pomoc w znajdowaniu chociażby pracy, ofert pracy, pisanie CV. I tutaj olbrzymią pomocą są nasi asystenci kulturowi. Tu wielki ukłon, bo bez nich pewnie to było zadanie byłoby bardzo trudne. Wiem, czas, koniec. Dziękuję bardzo, Wiesoło. Super, dzięki za podzielenie się też tymi przykładami ze swojego doświadczenia. Rzeczywiście mamy tutaj pewne problemy czasowe. Nie powiemy dużo o tym ostatnim elemencie, ale zachęcam Państwa do rzucenia okiem na ten model integracji. Tam opisaliśmy też mniej więcej, jakiej nowej wiedzy, jakich nowych umiejętności potrzebują nauczyciele, którzy no właśnie mierzą się z wyzwaniami pracy z uczniami z doświadczeniem uchodźczym. Aneta powiedziała między innymi o tym, że de facto są to już wszyscy nauczyciele w szkole, prawda, którzy mają w ten czy inny sposób kontakt z dzieciakami z innej kultury. I znowu odsyłam Państwa do tego materiału, tych z Was, którzy jesteście zainteresowani nim bardziej. Ja natomiast muszę poprosić Państwa teraz o aktywność z Państwa strony, bo chciałbym poprosić o to, żebyście wypełnili taką krótką, czteropytaniową ankietę. Potrzebujemy tej informacji zwrotnej od Państwa, żeby też dostać informację zwrotną o tym, w jakim zakresie Państwo skorzystaliście z tego naszego spotkania. Bardzo Państwa proszę o to, żebyście weszli na stronę menti.com i wpisali ten kod, albo jeżeli korzystacie ze smartfonów, to żebyście skorzystali z tego kodu QR i pod nim znajdziecie Państwo taką króciutką, czteropytaniową ankietę. Będziemy Wam bardzo wdzięczni za to, jeśli ją wypełnicie. Tam są cztery pytania dotyczące tego, o czym dzisiaj rozmawialiście. Wydaje mi się, że bardzo proste, szczególnie dla osób takich jak Wy, dyrektorów, dyrektorek szkół. Wydaje mi się, że to jest super łatwa rzecz, a dla nas bardzo dużą pomocą i dużym wsparciem będzie, jeśli decydujecie się te punkty wykorzystać. A ja tymczasem oddaję, jeszcze raz witam ponownie Annę Grabowską, oddaję głos Ani. Ania w CEO zajmuje się wsparciem dla dyrektorów właśnie w obszarze wyzwań związanych z dzieciakami ukraińskimi i Ania opowie o tym, jakie propozycje mamy dla Państwa, dyrektorów, dyrektorek, ale też dla nauczycieli. Anno, oddaję Ci głos. Dziękuję i poproszę też o kolejny slajd. Tak naprawdę to seminarium, czy to webinarium dzisiejsze jest otwarciem tak zwanej ścieżki dyrektorskiej w ramach programu Razem w Szkole Polska-Ukraina i bardzo chciałam Państwa serdecznie zaprosić zarówno do uczestnictwa w kolejnych seminariach, już nie webinariach, one będą online, ale nazywamy je seminariami, które będą bardziej poświęcone konkretnym tematom związanym z integracją edukacyjną uczniów polskich, jak również z doświadczeniem migracyjnym.
W listopadzie będzie to seminarium poświęcone uczeniu się i ocenianiu, w jaki sposób realizować podstawę programową, żeby też osiągnąć sukces edukacyjny wszystkich uczniów. W grudniu zajmiemy się zarządzaniem pracą szkoły w takim środowisku spolaryzowanym, zdezintegrowanym, jeżeli chodzi o postawy, poglądy, przekonania. Zapraszam też serdecznie na styczeń, gdzie będziemy mówić o temacie dzisiaj też wielokrotnie poruszanym, o włączaniu rodziców w życie szkoły i specjalnie dla Państwa, dla dyrektorów szkół, w której uczą się dzieci ze świadczeniem migracyjnym w dniach 23-24 lutego w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym. Będziemy organizować dwudniową konferencję, na którą też serdecznie zapraszamy, pod tytułem Szkoła Wielokulturowa – Wyzwanie czy szansa. Będzie to możliwość spotkania zarówno praktyków, jak i teoretyków edukacji wielokulturowej i zarządzania wielokulturową szkołą. I Jędrku, gdybym mogła poprosić o kolejny slajd. Chciałabym też przedstawić Państwu ofertę skierowaną do takich szkolnych koordynatorów, o których też tutaj dzisiaj była mowa, zespołów do spraw integracji uczniów ze świadczeniem migracyjnym. To będzie kurs hybrydowy, który ruszy 26 października. Mamy jeszcze na tym kursie miejsca. Będzie on składał się z 5 modułów, które odpowiadają również potrzebom edukacyjnym zasygnalizowanym i omówionym zarówno w badaniu, jak i w modelu integracyjnym. To będą spotkania zarówno z ekspertami, nauczyciele, którzy wezmą w nim udział, pedagodzy bądź inne osoby z kadry kierowniczej szkoły otrzymają również narzędzia, bazy wiedzy. Będą też pod opieką mentorów, którzy będą przekazywać im informację zwrotną, radzić, sugerować, pomagać w przygotowywaniu, opracowywaniu nowych rozwiązań edukacyjnych w ich placówkach. I poproszę jeszcze o kolejny slajd. Już w tej chwili ruszył kurs, jak pomóc uczniom opanować stres. Natomiast ja chciałam zaprosić już Państwa na kolejną edycję, która odbędzie się w przyszłym semestrze. To jest kurs, który też jest kursem hybrydowym, cieszy się bardzo dużym obecnie zainteresowaniem i również oprócz takich wątków dotyczących pomocy psychologicznej dzieciom, uczniom cierpiącym na różnego typu stres związany z byciem w szkole. Też w tym kursie są wątki interkulturowe, w jaki sposób zdarzenia, konflikty interkulturowe, czy w ogóle zmiana szkoły, sytuacja uchodźstwa, w jaki sposób to też może rodzić stres po obu stronach, to znaczy nie tylko wśród uczniów ukraińskich, ale tutaj też kładziemy duży nacisk na uczniów polskich. I kolejny slajd. Przy okazji chciałabym też tutaj Państwu pokazać ofertę Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest to kurs Dbam o równość płci, który również jest organizowany dla nauczycieli. Jest to semestralny kurs internetowy, na który też bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie tych wszystkich ofert w telegraficznym skrócie. Minął nasz czas, więc ja też skorzystam z okazji tego, że jutro jest Dzień Edukacji Narodowej i wszystkim Państwu życzę samych sukcesów. Jednocześnie dziękując za tę pracę, którą przez ostatni rok wykonywaliście w edukacji. To jest praca niełatwa, ale mam nadzieję, że bardzo satysfakcjonująca. Najważniejszy zawód na świecie, to Państwo go wykonujecie i bardzo jesteśmy Państwu za to wdzięczni. Mam nadzieję, że złapiecie oddech jutro i w tych kolejnych dniach i naładujecie się energią na kolejne miesiące pracy. W imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej i całego naszego zespołu życzę Państwu wszystkiego najlepszego, a za dzisiejsze spotkanie bardzo Wam dziękuję. Dzięki jeszcze raz dla wszystkich panelistek. Anna Listewnik, Aneta Kotlęga, Wiesława Dziklińska, Magdalena Tędziagorska, Anna Grabowska. Bardzo było mi miło, że mogłem to spotkanie prowadzić. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie i z panelistkami, i z Państwem, którzy naszą rozmowę śledziliście. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.
i